Cześć, z tej strony Karol. W tym nagraniu pokażę Ci, jak dodawać kod QR do Twoich projektów. Może Ci się to bardzo przydać, jeżeli tworzysz ulotki, plakaty, broszury, czy też inne projekty, w których chcesz umieścić kod QR, który od razu przekieruje użytkownika do Twojej oferty lub produktu. A więc mamy tutaj przykładowy projekt. Teraz z lewej strony przechodzimy na dół i klikamy te trzy kropeczki więcej. Tutaj u góry powinien nam się pojawić kod QR, a więc klikamy go. I tutaj wklejamy adres URL do konkretnej strony. Ja w tym przykładzie posłużę się linkiem do mojej oferty, a więc zaznaczam cały adres, prawy przycisk myszy kopiuj i tutaj możemy już wkleić. Klikamy paste, klikamy generuj kod i w tym momencie został wygenerowany kod QR, który przeniesie użytkownika do naszej strony. Możemy go oczywiście przemieścić, zmniejszyć jego rozmiar, a także zmienić kolor. Jeżeli chcemy zmienić kolor na taki, który by bardziej pasował do naszego projektu, wtedy wystarczy kliknąć ten kod QR. Przechodzimy do zakładki kolor i możemy sobie wybrać dowolny kolor, na przykład czerwony lub taki, który będzie bardziej spójny z naszym projektem. Przy okazji pokażę Ci nową funkcję Canvy, a więc klikamy ten plusik i tutaj mamy taki zakraplacz, a więc klikamy go i po najechaniu na odpowiedni kolor nasz kod QR zmieni swój kolor, a więc wybierzmy sobie kolor może tego buta. I w taki oto sposób dodaliśmy kod QR do naszego projektu. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film był przydatny. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!